Bardzo serdecznie na tym spotkaniu. Z góry chciałabym przeprosić za nasze spóźnienie. Dopadła nas techniczna usterka, ale mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko ok i będzie słychać i mnie, i prowadzącą. Spotykamy się dzisiaj na spotkaniu realizowanym w ramach programu Kto na Ochotnikę? Wolontariat w szkole, który jest realizowany we współpracy przez Centrum Edukacji Obywatelskiej Miasta Stołecznego Warszawa. Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa oraz mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w programie Młoda Warszawa – Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020 oraz projekcie wolontariatu miejskiego Ochotnicy Warszawcy. Jak nie wzmacniać stereotypów w działaniach pomocowych, to temat naszego webinaru, którego prowadzącą będzie pani Dominika Cieślikowska. Jak wspomniałam, już za chwilę przekazuję jej dowodzenie, ale zanim kilka kwestii technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Mogą Państwo zadawać tam pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to proszę dać mi znać, ja postaram się pomóc w indywidualnych już rozmowach na czacie. Cieszę się, że pani Krystyna przywitała się z nami na czacie. To oznacza, że wszystko działa i że jeszcze rzeczywiście jesteśmy w końcu słyszalne. Nie zabieram więcej czasu. Życzę owocnego spotkania i Dominiko, przekazuję ci głos. Dziękuję. Dobry wieczór paniom i panu, bo tak mi się wyświetla tutaj, że taką mamy dzisiaj frekwencję. Przepraszam, że jestem trochę pod takim dziwnym kątem może, ale właśnie te problemy techniczne oznaczały, że musiałam wymienić komputer i korzystam z nieco innego, ale to chyba nieważne, co, jak się ja wyświetlam, najważniejsze, żebyśmy obejrzeli dokładnie sobie tę prezentację, którą przygotowałam i chwilę porozmawiali. Ten czas, co tutaj nam został, mamy go odpowiednio dużo, żeby przyjrzeć się temu tematowi niewzmacniania stereotypów w działaniach pomocowych. Ja na to dzisiejsze nasze około godzinne spotkanie przygotowałam mniej więcej taki program, żeby, nie wiedząc, z kimś z Państwa się spotkam, postanowiłam na samym początku dać garść takich podstawowych definicji. Pewnie dla niektórych uczestniczek, uczestnika mogą to być dość proste i takie wprowadzające elementy. Tym niemniej uważam, że fajnie, żebyśmy wszyscy zaczęli jakoś w podobnym, z podobnym rozumieniem pojęć. Potem, ponieważ starałam się, aby to spotkanie było praktyczne i takie też rozwojowe i żeby w trakcie tych 50 minut nie tylko słuchać, ale także sprawdzić siebie pod różnymi kątami, to zaproponuję kilka takich testów sprawdzających nasze podejście do stereotypów i różnych mechanizmów, które uaktywniają się w procesie międzygrupowym, w takim procesie, kiedy my jako jacyś organizatorzy wolontariatu, działań pomocowych dla grup mniejszościowych działamy z własnymi różnymi nastawieniami i oczekiwaniami. W trzecim elemencie tej prezentacji przedstawię, mam nadzieję, nieznany Państwu projekt albo może jakiś taki zbliżony do niektórych tych działań, które Państwo robicie, po to, żeby zobaczyć, jakie błędy tam w nim popełniono i które fajnie byłoby być może przy własnych działaniach pominąć. I na sam koniec, w czwartym punkcie, zaproponuję garść informacji czy takich pomocnych linków, stron, artykułów do dalszego rozwoju i do planowania działań równościowych. A na koniec, jeśli będzie taka potrzeba, zostawię parę minut na pytania i spróbuję na nie odpowiedzieć teraz albo umówimy się na jakąś inną formę odpowiedzi. A zatem, jeżeli chodzi o te podstawy tego naszego tematu, to chciałabym, żebyśmy zaczęli od takiego fragmentu, czy takiego zdania, abyście Państwo na czacie napisali swoje pierwsze skojarzenia, jakie macie ze słowem mniejszość. Jak rozumiecie mniejszość? Czym dla Was jest mniejszość? Ja przełączam wzrok na czat i śledzę, co Państwo napiszecie do mnie. Z czym Wam się kojarzy mniejszość? Już parę osób widzę, że pisze. Jeszcze nie widzę odpowiedzi, ale już coś tam się, myślę, lada chwila pojawi.
Mamy niewielką grupę, taka odpowiedź. Grupa, o którą warto zadbać, o której warto myśleć. Grupa stanowiąca mniejszą część. Czyli na razie mamy chyba dwa takie nurty myślenia. O liczebności, jak czytam, ale też i o potrzebach czy o sytuacji takiej grupy. Bo myślę, że w odpowiedzi grupa, o którą warto zadbać, o której warto myśleć, kryje się za tym wartość czy potrzeba, a tutaj te definicje dotyczące bardziej mniejsza część, niewielka. Ktoś, kto się odróżnia od większości. No właśnie, więc jest ta opozycja. Mniejszość funkcjonuje, ponieważ mamy gdzieś w opozycji tę większość. Ja przedstawiam Państwu kilka zdjęć, które ja wpisując w Google'a mniejszość, grupa mniejszościowa, kilka zdjęć, które wyskakują albo które są takie dość typowe też jako skojarzenia, kiedy na innych szkoleniach zadaję ludziom to pytanie o to, z czym im się kojarzy mniejszość. No pewnie pierwsza rzecz, to jaka pada bardzo często, to jest mniejszość seksualna albo mniejszość etniczna, bo też jest to takie wyrażenie, które po prostu pojawia się w naszym języku dosyć często. Ale grupą mniejszościową możemy uznać, a szczególnie myślę przy działaniach pomocowych, często uwzględnianą, też przeglądałam dokładnie strony internetowe różnych centrów wolontariatów, przypatrując się do jakich grup mniejszościowych działania są kierowane i taką grupą, która bardzo często się pojawia i dlatego też ją tu uwzględniłam na tym naszym slajdzie, są osoby z niepełnosprawnościami różnymi, jak i osoby starsze, seniorzy. Widzę, że tak śledząc te fora pomocowe czy wolontariackie, to na pewno to są te grupy. Czyli mamy takie pierwsze skojarzenia z mniejszością, ale i też takie grupy właśnie, o których szczególnie się myśli i o które się dba, prowadząc działania pomocowe. Ja dobrałam dla Państwa zdjęcia, nie ukrywam, tendencyjnie, takie, jakie się wyświetlają w internecie, w Google, przedstawiające mniejszości, takie, które moim zdaniem pokazują też pewien już rodzaj stereotypizowania tych grup. Poprzez same wizerunki, w wizerunkach w zasadzie odzwierciedla się to, co właśnie grupa większościowa bardzo często myśli na temat grup mniejszościowych. Jak widzicie Państwo przy zdjęciu z niepełnosprawnościami, mamy taką na przykład niepełnosprawność, która faktycznie jakoś najczęściej się kojarzy, kiedy proszę ludzie by zamknęli oczy i wyobrazili sobie osobę niepełnosprawną, to bardzo często pojawia się osoba na wózku. Taką inną mniejszością to są na przykład mniejszością niepełnosprawną, która też jest często uwzględniana w działaniach pomocowych, osoby niesłyszące. Jeżeli spojrzymy na ten rysunek w jakiś sposób odnoszący się do grupy LGBT, to widzimy taki wizerunek jakiejś parady, bo to o takie często wizerunki w języku i w obrazach bardzo często są pokazywane. Parady, w której bardzo kolorowi przebrani transwestyci, drag osoby biorą udział, stanowią jakiś performance, taki daleki od codziennego życia też często ludzi. Na zdjęciu przedstawiającym mniejszości etniczne, jak widać, ten obrazek czasem się podoba, czasem nie. Ja nie pytam tutaj o grafikę, tylko przyglądam się mu pod takim względem właśnie wrażliwości na stereotypy. Widzimy trzech przedstawicieli kultur, przedstawicielki kultur w dosyć zetnicyzowanych strojach, takich, które pewnie nie należą do najbardziej współczesnych i codziennie używanych strojów, ale przy czwartej osobie widzimy już zupełnie innego rodzaju strój. Jest to prochowiec z jakąś walizeczką, torebką, co ma nam przywołać myśl, autor miał na myśli, jednak osobę z naszego kręgu kulturowego. No i osoby starsze przedstawione w taki sposób też mi się wydaje dosyć stereotypowy. Jeżeli no sam wizerunek, no to pewnie odzwierciedla jakąś prawdę o tych osobach, które to są, nie wiem, może mniej sprawne fizycznie, może faktycznie posługują się jakąś laską czy inną pomocą w funkcjonowaniu, ale zastanawiające są te ręce, które w taką opiekę zagarniają te mniejszości. Tak jak Państwo powiedzieliście, pierwsze skojarzenie z mniejszością to oczywiście ze względu na liczebność, ale nie tylko, bo mamy mniejszości, które pod względem liczebności są bardzo podobne albo równoważne, prawie równoważne tej drugiej grupie, tej, która jest w opozycji, czyli tak zwanej większości, bo mniejszością też można być nie tyle na swoją liczebność, ale ze względu na status społeczny, taki wyższy prestiż. Mniejszości to te grupy, które podporządkowane są, marginalizowane, mają niższy status, są często
one jako grupy, ale też ich potrzeby niewidzialne, niesłyszalne, niezauważalne, częściej mają zmniejszoną reprezentację i wpływ na rzeczywistość innych, ale także swoją. I nie zawsze musi się to odnosić do liczebności, ale także do sposobu funkcjonowania. To, co z kolei wyróżnia większość w tym takim naszym tu paradygmacie rozumienia antydyskryminacyjnego, to to, że większość posiada władzę, jest dominująca, ma wyższy status, więcej przywilejów, posiada kontrolę i wpływ, większą decyzyjność i często prowadzi do segregacji, izolacji mniejszości właśnie za pomocą chociażby stereotypów. Przyglądając się właśnie sposobowi ujmowania mniejszości i większości, zestawiłam te przed chwilą pokazane wizerunki z nieco innymi obrazami, które już nie wyskakują jako pierwsze, kiedy się wpisuje te hasła w wyszukiwarkę, chociażby w internecie, ale takie, które trochę musiałam włożyć wysiłku, żeby włożyć te zdjęcia. I ten wizerunek mniejszości, jaką są osoby z niepełnosprawnościami, przedstawiany w taki sposób, moim zdaniem jednak, widziany od strony grupy większościowej, zestawiłam z dwoma innymi. To jest na górze ta ilustracja, zestawiłam ją z takim obrazem, który niedawno był dosyć często w internecie prezentowany. To są obrazy malowane przez artystę, który chciał pokazać, jak świat widzą osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności wzroku, czy wadami wzroku. Chciał pokazać, jak może wyglądać świat, jak widzą świat właśnie od wewnątrz osoby z taką czy inną wadą wzroku. I z kolei ten drugi obrazek odnoszący się do niepełnosprawności, ciekawa jestem, czy Państwo znacie go i wiecie, o jaką niepełnosprawność chodzi w tym drugim obrazku, czy trzecim w zasadzie, określającym niepełnosprawność. Jest to sposób przedstawiania czy obrazowania takiego symbolu, który używają osoby migające, czyli osoby głuche, utożsamiające się z kulturą głuchych, które zarówno prawny język, swój własny język uznają język migowy. I tak jak na tym pierwszym obrazku widzimy bardzo często i popularny, na przykład chociażby w telewizji, kiedy są programy dostosowane dla osób niesłyszących, widzimy symbol ucha, czyli czegoś, co jest ważne dla osoby słyszącej, o tyle wewnątrz, od wewnątrz płynący symbol grupy, która nie słyszy, a która miga, mniej ważnym symbolem jest ucho, ale to, na co zwracają uwagę, to są ręce tych osób, które służą do posługiwania się językiem i oko, które właśnie za pomocą którego przebiega cała komunikacja. Ja pokazuję to zestawienie właśnie w takich opozycjach, to jak to widzi większość, jak widzą swoją pozycję i pozycję innych grup etnicznych, ludzie, no nie wiem, pewnie z naszego kontynentu, Europejczycy, a może nawet Polacy, w zestawieniu z bardziej równościowym albo właśnie takim widzianym od wewnątrz procesem, mniej stereotypizującym. Mamy tutaj te parady równości, wrzucającymi się na pierwszy rzut oka osobami w niecodziennych sytuacjach, bardziej artystycznych, performerskich, w zestawieniu z taką codziennością i symboliką, która jest ważna dla osób z tych mniejszości. I mamy w końcu takie trochę paternalistyczne to ujęcie seniorów versus odstereotypizowane myślenie o grupie mniejszościowej, jako takiej, która właśnie warto może podkreślać takie cechy, które też są może mniej reprezentatywne, rzadziej spotykane na pewno w wizerunkach, ale też mówiące jakiś fakt o tej grupie. Pokazałam te zestawienia, te rysunki, ponieważ to jak myślimy, oczywiście kiedy zapytamy ludzi, czy mają stereotypy, to w większości przypadków ludzie odpowiadają, że nie. To, co staramy się robić, to nie stereotypizować i myśleć w sposób wolny od stereotypów i uprzedzeń. Każdy z nas stara się być otwarty, tolerancyjny, równościowy i partnerski. Jednak to, jakim językiem czy jakimi obrazami się posługujemy, jakie te obrazy przywołujemy, reprodukujemy, używamy, chociażby przy działaniach pomocowych, ja myślę na przykład produkując plakaty, ulotki, zapraszając młodzież do działań, to jakim językiem werbalnym, wizualnym odzywamy się, mówimy dane, ma bardzo istotne znaczenie, a umacniania albo osłabiania stereotypów dotyczących poszczególnych grup mniejszościowych. No to teraz sprawdźmy właśnie się w tym naszym takim myśleniu
o różnych grupach społecznych. Ja chciałam Państwu zaprezentować parę obrazków i zadać kilka pytań. Pierwsze moje pytanie, co teraz Państwo widzicie na ekranie? Jeżeli chcecie, to piszcie na czacie, będziemy tutaj oglądać troszkę ten czat, ale też to są często pytania retoryczne. Co widzimy? No pewnie zaraz padnie odpowiedź, że but, szpilka, damskie obuwie, damski but, niewygodne, dokładnie, albo i opresyjne, też takie słyszałam hasła na ten symbol, którym posłużyłam się w tym teście. Drugie moje pytanie dotyczy tego, jakiego koloru jest ta szpilka, ten niewygodny but, to damskie obuwie. Jak się domyślam, padną pewnie różne odpowiedzi, zależne od tego, jak Państwo postrzegacie rzeczywistość i co tam te Wasze oczy dostrzegą. Możemy powiedzieć, że jest to but kremowy, beżowy, pomarańczowy, może lekko różowy, lśniący, ale też pewnie jakimś elementem naszej codziennej rzeczywistości będzie odpowiedź, że jest to but koloru cielistego, tak zwany nude. I jest to but z amerykańskiego serialu, bardzo chętnie noszony przez jedną z bohaterek. Jest to tak bardzo popularna szpilka projektanta Labotena, który przez bardzo wiele lat projektował szpilki i właśnie to był jego klasyczny model w kolorze cielistym, w kolorze nude, którym się bardzo, bardzo chwalił. Zaprojektował je pewnie gdzieś tam w latach 80. czy na początku 90., a dopiero w 2013 zadał sobie pytanie, czy oby na pewno, mówiąc o kolorze cielistym, dobrał dobry kolor. Bo pytanie, czy który z tych butów, który teraz pokazałam Państwu na zdjęciu, jest faktycznie kolorem cielistym. No bo oczywiście zależy o jakiej skórze, jakim kolorze skóry, o jakim ciele i kogo mówimy. Ten mechanizm, który przed chwilą zaobserwowałam, jest to mechanizm etnocentryzmu, postrzegania rzeczywistości przez pryzmat własny, tego co mi właściwe, przynależne, tego co dla mojej kultury oczywiste i uznawania tego za uniwersalne. Labotten i wiele osób, wielu projektantów, ale pewnie użytkowników butów, kolor cielisty widzi jako ten odzwierciedlający własny kolor skóry i przenosi to, uznaje to za oczywisty i uniwersalny dla wszystkich. Proszę Państwa, test numer dwa. Chciałabym zapytać, porównując te dwa obrazki, na co zwróciłaś uwagę? Zostawiam chwilę czasu, żeby sobie odpowiedzieć na to retoryczne pytanie. I bardzo jestem ciekawa, chętnie nawiązałabym z Państwem kontakt. Oczy. Padają odpowiedzi oczy. No właśnie, ciekawe, że oczy. Dla mnie to jest oczywiście pytanie, czy test na to, co się nam bardziej wyróżnia. Czy widzimy podobieństwa, czy różnice? Pracami z innych grup, z grup odmiennych od mojej własnej, z grupy mniejszościowej, taka, która ma mniejszą reprezentację, z którą się spotykamy rzadziej w codziennym funkcjonowaniu, może nas zaprowadzić w dwa kierunki porównań. Możemy być skłonni, jeżeli jest to grupa szczególnie wyróżniająca się jakoś na pierwszy rzut oka, może nas to prowadzić do właśnie tego zauważenia, szczególnie na pierwszy rzut oka, różnicy. Przedstawiciel grupy mniejszościowej może się wydawać od nas albo od grupy większościowej w jakiś sposób bardzo szczególnie różny, odmienny. I wtedy bardzo zachęcałabym, aby nie iść w tym kierunku, bo grupy, w ogóle praca z osobami z mniejszości, z grup mniejszościowych, taka, która nie będzie stereotypizująca, która pomoże zbudować wspólne relacje i wspólne zrozumienie się i zbliżenie do siebie, będzie polegała na wyszukaniu podobieństwa, na wyszukaniu tego, co nas zbliży i co pozwoli nam zbudować relacje. Ale oczywiście ludzie są do siebie bardzo podobni. Można byłoby powiedzieć, że bardziej podobni niż różni. Tym niemniej oczywiście to różnice mają bardzo duże znaczenie. Grupy mniejszościowe bardzo często narażone są na gorsze, równe, nierówne traktowanie, niedocenianie, niezauważenie, niewysłuchanie ich potrzeb, ponieważ właśnie ich podobieństwo jest na tyle, zakłada się podobieństwo, że w zasadzie wszyscy ludzie tacy sami, wszyscy mamy takie same potrzeby. I w sytuacji, kiedy
to właśnie podobieństwo rzuca nam się na pierwszy rzut oka i zakładamy, że ludzie, którzy w rzeczywistości są bardziej odmienni od nas, młodsi, starsi, z niepełnosprawnością, wydaje nam się, że mogą funkcjonować, funkcjonują dokładnie tak samo jak my. Może się okazać, że to właśnie różnice, dostrzeżenie różnicy pomiędzy funkcjonowaniem, docenieniem tego, że na przykład nie inne funkcjonowanie codzienne powoduje inną sytuację, inny dostęp do dóbr, do możliwości, do rozwoju. Osoby z grupy mniejszościowej i większościowej wymaga skupienia się na tym, co na pierwszy rzut oka niewidoczne, czyli test numer 3, znajdź 5 różnic. Symbolicznie na tym rysunku znajdź 5 różnic, ale oczywiście też, żeby nie stereotypizować i nie iść właśnie w zakładane podobieństwo, w działaniu pomocowym znajdź 5 różnic pomiędzy tobą a grupą mniejszościową i sprawdź, czy twoje założenia, czy twoje potrzeby, czy twoje pomysły są jednolite, tożsame z pomysłami, potrzebami, ideami, sposobem funkcjonowania osób z grup mniejszościowych. Z grup, które się od siebie w jakiś sposób różnią. I przed Państwem test numer 4. Chciałam zaprosić do tego, żeby odpowiedzieć na szybko, spontanicznie na pytanie, jakie emocje wywołuje w Tobie zdjęcie przedstawione teraz, pochodzące z portalu randkowego, dedykowanego głównie muzułmanom i muzułmankom. Tradycyjnie zostawiłam chwileczkę, tą minutę na złapanie swojej pierwszej tej myśli, pierwszej emocji. Ja domyślam się, że emocje, jakie wywołuje to zdjęcie, mogą być bardzo różne. Od zaciekawienia, zainteresowania, zaintrygowania, gotowości do wpatrywania się, do przybliżenia może głowy troszeczkę do ekranu, żeby dokładniej zobaczyć niuanse i szczegóły, powodują też uśmiech. Pytanie oczywiście, czy taki uśmiech pobłażliwy, czy uśmiech empatyczny, czy uśmiech zaskoczenia, czy uśmiech trochę wzgardy i pogardy na to, że pewnie jest to mniej typowy obraz, który możemy przywołać sobie na myśl, kiedy myślimy o randce i o sprzedaniu się, zareklamowaniu jak najlepszym w portalu randkowym. Ja dałam to zdjęcie specjalnie. Jest to zdjęcie, które pewnie od jakichś kilku lat, a w ostatnim czasie dużo intensywniej, rzadziej wzbudza zaciekawienie i chęć takiego właśnie przyjrzenia się bliżej sytuacji tych osób, ale szczerze, kiedy osoby spontanicznie odpowiadają na to pytanie, to dzielą się tym, że budzi strach, obawy, pewnego rodzaju poruszenie, niezgodę także. Jest to klasyczna reakcja, coś takiego jak lęk przed nieznanym, który właśnie też bardzo łatwo przekuć na zaspokojenie szybko takiej niepewności poznawczej, kiedy do końca nie wiemy, co się dzieje przed nami, przed naszymi oczami, w naszym życiu, zapełnienia takiej luki niewiedzy stereotypami. Pracując z grupami mniejszościowymi, z ludźmi, których mniej znamy, którzy się jakoś od nas różnią i są podobni, bardzo łatwo też popaść w poszukiwanie szybko informacji takich, które są łatwo dostępne, nie wiem, w popkulturze, w przekazach medialnych, które nie sięgają głębiej i lepszego wytłumaczenia tego, jak funkcjonuje ta grupa, o co dokładnie chodzi w relacjach pomiędzy członkami tej grupy i członkami z nami, ale wywołuje lęk przed nieznanym, który szybko chcemy zapełnić jakimiś prostymi odpowiedziami. I test numer 5. Przed Państwem kolorowe słowa. Wasze zadanie polega teraz na tym, żebyście w domu, siedząc sami do siebie, do ekranu, wypowiedzieli głośno, wyraźnie, ale i szybko kolory, które widzicie. Ale nie czytali słów, które widzicie. Spróbowaliście? Ciekawa jestem, czy się udało. Ja, jak i wiele osób, na których już przeprowadzałam ten test, oczywiście na początku walczyło z tym, żeby przejść
przez schemat czytania słów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, bo widzimy przed nami, mamy ten schemat odczytywania informacji, jeżeli widzimy informację zapisaną słowami i przejście na ten drugi, może niewerbalny, a wizualny aspekt zajmuje nam trochę czasu. Jest do wykonania, ale nie jest z automatu. Z automatu zadziałamy tak, jak dyktuje nam schemat. Schemat, który zazwyczaj jest trwały, dość sztywny i który faktycznie naprawdę trudno przełamać, bo my potrzebujemy w życiu jakichś schematów. Stereotypy są świetnym schematem, ale też ten test może być takim przykładem na schemat chociażby działania naszego mózgu, bo za czytanie informacji, a odpowiadanie o tym, co wizualne, odpowiadają dwie inne półkule mózgowe, już tak w dużym uproszczeniu mówiąc. No i oczywiście wyćwiczoną mamy bardziej tą analityczną, werbalną, słowną półkulę, bo cały nasz system edukacji bardzo bazuje na takim akademickim, naukowym, wiedzowym przekazie, ale też myślę, że szczególnie w naszej kulturze, kulturze tak zwanego niskiego kontekstu, słowo znaczy słowo. I czytamy je tak, jak bez tego kontekstu. Może to być różnica indywidualna, że możemy być tą osobą, która może na bardziej aktywną poprzez swoją pracę jakoś w sektorze kreatywnym, czy poprzez dużo właśnie takiej pracy twórczej, ma uaktywnioną tę część mózgu dotyczącą właśnie takiego przetwarzania wizualnego i to właśnie ta informacja o kolorze będzie tą pierwszą, ale też myślę, że pod względem kulturowym możemy spotkać się z tym, że w kulturach tak zwanego wysokiego kontekstu to właśnie nie tyle słowo będzie znaczyło samo w sobie dużo, co cały kontekst i ludziom z tej kultury dużo łatwiej będzie odnaleźć się w szybkim powiedzeniu kolorów, które widzą, bo są nauczeni tego odbieraniu z kontekstu. Przeprowadzam ten test, żeby przypomnieć Państwu, że wyrywanie się ze schematów dosyć trwałych i zazwyczaj pomagających nam żyć jest nie lada wysiłkiem, a żeby nie stereotypizować w działaniach pomocowych, konieczne jest wyjście poza własny schemat, poza własny utarty sposób myślenia. I temu też ma służyć test numer 5, który oczywiście polega na tym, żeby jak najszybciej przejść, ale też sprawnie i skutecznie od jednych wrót do drugich wrót tego labiryntu, od jakiegoś startu do jakiejś mety. I oczywiście możemy to zrobić, potrzebujemy na to chwili i wierzę, że wszyscy Państwo za chwilę albo już przeszliście, albo za chwilę przejdziecie ten labirynt skutecznie. Tym niemniej pokazuję ten test znowu, pokazać na to, że nasz mózg wolałby i my w codziennym społecznym funkcjonowaniu wolelibyśmy pewnie prostszą drogę. Znacznie prostszą drogę, taką od prostą drogę od punktu A do punktu B, od planu po wdrożenie, od pomysłu na działanie wolontariackie po jego skuteczne przeprowadzenie. Tym niemniej praca z mniejszościami, z grupami, które są mniej znane, mniej oczywiste, w które się trzeba trochę bardziej wgryźć, jest czasem taką drogą, bardziej krętą i bardzo zawiłą, w której czasem proste i szybkie rozwiązania i takie pójście na skróty może niestety być mało skuteczne. Mało skuteczne jako projekt, ale też prowadzić nas do pogłębienia stereotypów i jakichś utartych właśnie przekonań na temat tej grupy. A zatem podsumowując, jakie mamy mechanizmy, które utrudniają nam takie prowadzenie równościowych, niestereotypowych działań? Co właśnie może nam być, jakie mechanizmy powinniśmy, czemu powinniśmy przeciwdziałać? Po pierwsze etnocentryzmowi, który wyraża się w przecenianiu różnic, w minimalizowaniu różnic albo obroną przed tym, co nieznane i inne. To, czego powinniśmy się wystrzegać, to takiej opiekuńczości pochodzącej, mającej źródło w poczuciu wyższości, w poczuciu litości, zamiast współczucia, współodczuwania czy partnerstwa, a zatem paternalizm. Taka trzecia pułapka stojąca na drodze do równościowego działania to schematyczne myślenie i rutyna. Posługiwanie się schematem, pewnie bardziej znaną drogą,
pewnie takim prostszym rozwiązaniem, bo też liczy się efektywność naszych działań, czy taka praktyczność. Tym niemniej właśnie przy działaniach z grupami mniejszościowymi nie zawsze może być to najlepsze rozwiązanie. A ponadto chciałam też tylko podkreślić, że nasz mózg uwielbia i będzie nam wdzięczny za to, jeżeli zdecydujemy się pójść trochę bardziej krętą drogą i zaprosić siebie do tego nieznanego, bo to właśnie nowość stymuluje nas, angażuje i zachęca do działania. No i przestrzegam przed drogami na skróty. Zachęcam do szukania informacji, zagłębiania się, wchodzenia dalej, nie oceniania książki po okładce i szukania dalej. Jak to, co powiedziałam, jak te mechanizmy mają się w działaniach pomocowych, w działaniach wolontariackich? Ja chcę przytoczyć jeden przykład bardzo fajnego działania, które naprawdę lubię, które wystartowało kilka lat temu, tuż przed Bożym Narodzeniem, jakoś ta spójność dat z takim okresem, w którym teraz jesteśmy, w którym też widzę, że sporo osób uaktywnia się wolontariacko i chętnie pomagają i chętnie w tym okresie takiej większej pomocy i ofiarności uaktywniają się. Chcę przywołać przykład działania, który zaproponowały dwie nauczycielki z jednej ze szkół, mieszczącej się w sąsiedztwie ośrodka dla uchodźców. Chcę podkreślić, że osoby, te inicjatorki tego działania wykazały się bardzo dużą motywacją. Naprawdę chciały zrobić ze swoimi uczniami coś dobrego i fajnego. Miały siłę, power, pomysł, ochotę pójść do tego ośrodka, nawiązać kontakt z uchodźcami, uchodźczyniami i dziećmi i zaprosić wszystkich do wspólnej zabawy. Zaczęły więc z dużą motywacją. Włożyły dużo starań w przygotowania. Przygotowały zaproszenie w dwóch językach, polskim i czeczeńskim, ponieważ zbadały, że właśnie w ośrodku przebywają głównie dzieci czeczeńskie. Zaprosiły więc tłumacza, który był w stanie na bieżąco tłumaczyć wszystko, co się działo w trakcie tej zaplanowanej, powiedzmy, wigilii szkolnej. I włożyły dużo pracy w przygotowanie poczęstunków, znalezienie sponsora, też, żeby były fajne prezenty, żeby każde dziecko wyszło z czymś namacalnym, z fajnym, jakąś pamiątką tego wieczoru. Impreza przebiegała w taki sposób, który nie odpowiedział za bardzo na ich oczekiwania. Przede wszystkim przyszło znacznie mniej dzieci, niż je zaprosiły. Zauważyły, że dzieci, te czeczeńskie dzieci, nie jadły z mozołem przygotowanych tych trudnych, wigilijnych dań. Nie za bardzo brały udział w grach, zabawach integracyjnych, tych szczególnie, specjalnie dobranych na budowanie współpracy, na poznawanie siebie poprzez najróżniejsze formy. Nauczycielki wiedziały, że ten problem, wyzwanie języka może funkcjonować, więc wybrały dużo takich gier i zabaw bazujących na kontakcie fizycznym, na pokazywaniu czegoś w sposób niewerbalny, na bawieniu się w jakichś kółkach wspólnych. No i widziała, że te dzieci znacznie mniej chętnie, z mniejszym zaangażowaniem, z radością i wdzięcznością uczestniczą w tym wszystkich, w tych zabawach, niż dzieci polskie. Zauważyły, że brakuje im entuzjazmu, a wręcz jakaś wyczuwalna jest apatia. Szczególnie w odróżnieniu od tych właśnie polskich dzieci, które bardzo fajnie zareagowały i też wiedziały z przeszłości, że zazwyczaj, kiedy organizowały różnego typu imprezy, dzieciaki świetnie się bawiły. Dzieci czeczeńskie po spotkaniu, jak się domyślacie, zostały ocenione przez nie z taką dużą dozą frustracji i zniechęcenia jako niewdzięczne i roszczeniowe. Tym samym nauczycielki potwierdziły swój stereotyp, jaki miały o najróżniejszych beneficjentach działań pomocowych. To nie pierwszy raz zdarzyło się, bo to samo przeżyły przy projekcie dla seniorów, że przy włożeniu tak dużego wysiłku ta grupa beneficjentów, beneficjentek nie zareagowała tak entuzjastycznie, jak się spodziewały. No i moje pytanie oczywiście, pewnie wy już zauważyliście sporo braków w
pomimo dużej motywacji i pomimo na poziomie przygotowań wzięcia pod uwagę i zauważenia, że grupa mniejszościowa może mieć pod względem na przykład językowym inne potrzeby, nie doceniły czy nie wykorzystały najróżniejszych elementów kompetencji takiej pracy z grupą czy pracy na styku dwóch innych grup, żeby ten projekt przeszedł bardziej sprawnie. Uważam, że w postawie zabrakło im uważności na sygnały. Bo kiedy z tłumaczem, który dobrze znał kulturę czeczeńską, rozmawiały potem po tym wydarzeniu, dostały dużo takich informacji zwrotnej, że ten tłumacz zauważał, że podczas tych zabaw, podczas różnych momentów tego wydarzenia, dzieci dawały dużo sygnałów. Polskie i czeczeńskie, szczególnie te czeczeńskie, które dzięki wzmożonej uważności na to, co się dzieje, która jest potrzebna do działań przy projektach z grupami mniejszościowymi, mogłyby pomóc im na bieżąco trochę zmieniać może swój plan, tak żeby bardziej go dostosowywać do nieprzewidzianych potrzeb, bo część potrzeb przewidziała, ale widocznie nie wszystkie. To, czego im zabrało, to refleksyjności, czyli takie umiejętności zrobienia stop klatki, zatrzymania i przypatrywania się sobie, też swoim reakcjom, zobaczenia kiedy i jakie konkretnie zachowanie wzbudza w nich złość i frustrację i zmniejsza ich gotowość i chęć do elastyczności jakiegoś takiego fajnej współpracy z tą grupą mniejszościową. Myślę, że zabrakło im takiej zdolności, powiem tak kolokwialnie, odwieszenia na hak swoich oczekiwań i przyjęcia bez oceny własnych gości. To, co na pewno się działo w ich głowach, to taka bieżąca weryfikacja, czy te dzieci zachowują się tak, jak one to przewidziały, czy te dzieci wypełniają te ich oczekiwania. Kiedy trzeba przyznać, że jeżeli ktoś pochodzi z innej grupy niż my, to wpisanie się w oczekiwany, nieznany temu komuś, skrypt zachowania nie będzie rzeczą łatwą i bardzo prawdopodobne jest, że nie wypełnią oczekiwań ludzie różni w jakiś sposób od nas. Na poziomie wiedzy oczywiście można było zadbać o to, żeby trochę więcej dowiedzieć się o Czeczenach, dowiedzieć się o tym, że są muzułmanami i że dokładnie w tym czasie, kiedy organizowały Wigilię, zresztą w jednym sensie jakoś tak u nas kulturowo rozpowszechnioną praktykę, ale jednak praktykę religijną proponowaną osobom z innej kultury i z innej religii, ale to pewnie mniejsze znaczenie ma, bo wielu muzułmanów chętnie weźmie udział w wigilijnym spotkaniu, bo dla nich nie będzie ono miało znaczenia religijnego, ale będzie miało takie wspólnotowe, co Czeczeni mogą bardzo cenić w ogóle, spotkanie się w większej grupie i celebrowanie. Jest to bardzo spójne z ich kulturą. Natomiast faktycznie niefortunnie im się zdarzyło, bo zorganizowały tę wigilię w okresie Ramadanu, czyli muzułmańskiego okresu postu, święta, w trakcie którym przez wiele, 40 dni, od wschodu do zachodu słońca się nie je i kiedy faktycznie szczególnie te dzieci, które przyszły z rodzin, które bardziej tego przestrzegają, albo starsze dzieci, nie było szans, żeby zjadły, ale też nie ma się co dziwić, że wykazywały się jakąś mniejszą żywotnością i ruchliwością, bo w tym okresie też tak jest, że energię oszczędza się. I też pewnie dlatego nie dzieci przyszło, że nie był to dobry pod potrzeby tej grupy, pod sposób funkcjonowania tej grupy wybrany czas. Mogło się dowiedzieć, że w kulturze czeczeńskiej ważnym takim aspektem funkcjonowania jest rozdzielność płci. Od pewnego wieku już tak te starsze dzieci, młodzież nie będą bawiły się we wspólnym gronie, szczególnie w zabawach, które dotyczą czy zawierają jakiś dotyk chłopcy z dziewczętami razem. Należałoby jakoś zadbać o to, żeby nie budować takiej sytuacji, w której to wspólne bycie, dotykanie się, kontakt, zabawy byłyby formą zaproponowaną odgórnie. No i pewnie z poziomu wiedzy ta świadomość, jak funkcjonuje grupa mniejszościowa, niezależnie czy kulturowa, czy etniczna, czy seksualna, czy pod względem wieku, to, że w tych grupach też zasłużenie czy niezasłużenie, potrzebnie czy niepotrzebnie, ale myślę, że wynikająco często z doświadczeń tych grup jest taki lęk przed przymuszoną asymilacją, czyli stawania się assimilar, tak podobnym jak grupa większościowa. To, co grupa większościowa, to co organizator takiego wydarzenia często uważa za integracyjny event, imprezę, postrzegany może być przez grupę mniejszościową i nieraz to słyszałam jako przymuszona asymilacja.
jako przymuszone wtłoczenie siebie w skrypt i oczekiwania właśnie grupy większościowej. No nie wspominając już, że z poziomu wiedzy dobrze by było, żeby osoby pracujące z uchodźcami wiedziały, że takie uwarunkowania jak stres pourazowy po przeżyciu ciężkich, traumatycznych często wydarzeń w życiu tych dzieci może też odgrywać rolę i że różnego typu działania mogą być bardziej lub mniej sprzyjających. No i w końcu przechodzę na poziom umiejętności, no bo też co robić, co w postawie, co w wiedzy, ale też co w umiejętnościach powinno być szczególnie pielęgnowane, żeby nie prowadzić projektów potwierdzających czy umacniających stereotypy. To, co jest niezbędne, no to na pewno lepsze rozpoznanie się w sytuacji tej grupy, ale też z drugiej strony zaproponowanie takiego działania, w którym ta grupa będzie mogła być podmiotowo traktowana, która będzie miała wpływ, będzie budowała razem z nami scenariusz takiego wydarzenia, która powie, co będzie dla nas fajne, a z czym byśmy nie chcieli się spotkać na tego typu wydarzeniem. Otwieranie tej przestrzeni od momentu planowania po samą organizację i potem podsumowanie tego na równych zasadach albo czasem ze wzmocnieniem kompetencji tych osób, które są z mniejszości. To te kilka podstawowych elementów, o które warto byłoby zadbać, działając gdzieś tam na styku kultur czy takich grup mniejszościowo-większościowych. No i powołam się jeszcze na drugie, też bardzo popularny typ działania, jaki zauważyłam, że w polskich placówkach edukacyjnych, przedszkolach i szkołach, ale nie tylko, w ogóle jest prowadzony. No to oczywiście wolontariat na rzecz Afryki, bardzo popularne przedświątecznie zbieranie datków na Afrykę. Ja chcę powiedzieć, że to jest temat bardzo skomplikowany i szczególnie przy tym temacie na pewno warto się zatrzymać i trochę głębiej w niego zajrzeć. Ja posłużyłam się tymi obrazami, które jak wpiszemy w Google właśnie Afryka czy dzieci z Afryki pojawiają nam się najczęściej. To są obrazki, które bardzo często przy akcjach pomocowych, przy akcjach zbierania datków na biedne dzieci z Afryki, który się wykorzystuje, ale przed którego przestrzeganiem bardzo bym ostrzegała. Mamy taki dokument, o którym jeszcze za chwilę, który kodeks używania obrazów i przedstawiania informacji o większości świata, który bardzo jasno pokazuje dobre i złe praktyki. Do tego też tekstu Państwa na koniec zaproszę, żeby przy okazji organizowania tego typu działań sobie zajrzeć, żeby nie powielać tych stereotypów w wizerunkach, ale też, żeby nie powielać akcji, które mogą, które są dosyć rutynowe, sztampowe, często powtarzane przez wielkie organizacje. Zupełnie niedawno jedna publiczna bardzo postać i organizacja była bardzo mocno krytykowana za program i za billboardy właśnie promujące taki wizerunek białej, silnej, bogatej, pięknej kobiety fotografującej się i prowadzącej akcje działania pomocowe na rzecz właśnie tego typu ujmowanych w taki sposób dzieci z Afryki. Zanim wpłacisz datki na Afrykę. Wczoraj odbyło się takie bardzo fajne webinarium prowadzone przez Marcina Wojtalika z IGO, Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Ja jeszcze nie zdobyłam linku do niego, bo ono było wczoraj świeżutkie, nawet nie wiem, czy już ten link na YouTubie był wrzucony, ale IGO obiecało, że ten link będzie. Naprawdę zapraszam do obejrzenia, poświęcenia jeszcze tej godzinki poza tym spotkaniem dzisiaj ze mną, bo Marcin Wojtalik bardzo fajnie pokazywał, jak bardzo skomplikowanym problemem jest finansowa pomoc rozwojowa, jest przesyłanie pieniędzy do Afryki. Ja posłużę się tylko takimi dwoma argumentami do mnie bardzo przemawiającymi, że zanim wrzucisz datek na Afrykę, zastanów się. Takie zgrubne analizy finansowe tego, jak dystrybuowane są pieniądze, które kierowane są z finansowej pomocy rozwojowej do krajów globalnego południa, do Afryki, pokazują, że 9 na 10 dolarów wpłacanych czy przekazywanych w ramach pomocy rozwojowej trafia, 9 dolarów na 10 trafia do rąk osób, firm z krajów bogatych. Czyli wpłacamy pieniądze, które bardziej finansują sposób organizowania tej pomocy i organizacji, które działają w naszym świecie, a tylko dolar, tylko 1/10 tej części, którą wpłacamy, faktycznie zmienia, wpływa jakoś na rzeczywistość tych osób, o których dobro chcemy zadbać.
I jeszcze drugi taki przykład, który też ma jakoś wstrząsnął, to przyznaję, że kiedy dowiedziałam się, że Kambodża mierzy się od niedawna z problemem niezamierzonych konsekwencji. Tak się mówi, unintended consequences. Chcemy działać dobrze, mamy dobrą wolę, ale lądujemy właśnie w obszarze niezamierzonych konsekwencji. Kambodża przyjrzała się temu, co się dzieje z darowiznami przekazanymi przez Zachód i przez zachodnich turystów, które są wpłacane na przykład na sierocińce w ich kraju. Przyjrzeli się temu problemowi i okazało się, że wpłacanie darowizn na sierocińce spowodowało powstawanie wielu fikcyjnych placówek, do których trafiają dzieci, blisko 3,5 tysiąca dzieci, które nie jest sierotami, które ma rodziców, które mogłoby żyć w swojej rodzinie bez oderwania od bliskich więzi, od bliskich, trafia do takich placówek ze względu na ubóstwo tych rodzin, po to, żeby tym dzieciom zapewnić lepszy byt, ale żeby też rodzina mogła na tym zyskać. Jest to po prostu dla rodziny sposób zarobkowania. Kiedy rząd kambodżański przyjrzał się temu problemowi, ocenił, że możliwe jest, że nawet 80% dzieci oderwanych od rodziców i umieszczonych w tego typu placówkach nie powinno się tam znaleźć, bo mają rodziców, mają rodziny, które co prawda z wysiłkiem i trudem tym finansowym, ale mogłyby przy innej dystrybucji tych środków i przy innej pomocy rozwojowej funkcjonować nadal w rodzinie, a nie być oderwane. Więc jakoś apeluję do tego, żeby właśnie przy tych działaniach pomocowych nie iść na skróty. Przykład dystrybucji pieniędzy, przekazywania pieniędzy jest bardzo takim ważnym, myślę, i obrazującym to w dobry sposób, jak bardzo skomplikowane myślenie, jak bardzo nie na skróty powinniśmy kroczyć przy działaniach pomocowych. No i w końcu podsumowując, to zatem jak działać? Na czym mogłoby polegać równościowe pomaganie? I nazywam, czy pokazuję, chcę Państwu pokazać takie cztery filary takiego działania. To, co potrzebujemy, to realne włączenie osób, przedstawicieli grup mniejszościowych w planowanie i we współpracę tych działań. To, co też ważne, to żeby te grupy były widoczne, ale takie widoczne w niestereotypowy sposób. Czasami zdarza się, że te osoby potrzebują działań dodatkowych, wsparcia, zanim coś zrobimy razem. Na przykład zanim spotkamy dzieci czeczeńskie z dziećmi polskimi, to być może wzmocnienia w takiej swojej pozycji, w języku, we sposobie funkcjonowania, umiejętności nawiązania kontaktu będą potrzebowały i dzieci polskie, i dzieci czeczeńskie. Że zanim spotkamy, sporo się może wydarzyć już wcześniej. Zanim płacimy datki na Afrykę, to być może musimy wzmocnić taki pion wiedzy, edukacji o krajach globalnego południa, żeby właśnie nie spróbować w zbyt prosty sposób rozwiązywać bardzo skomplikowanych globalnych problemów. No i w końcu realnie współpracować pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami. Proszę Państwa, od kogo się inspirować, jak działać? Ja nie chciałabym tutaj licytować się i też nie mam uprawnień, żeby pokazywać, która organizacja czy które działanie jest lepsze czy gorsze. Próbuję w anonimowy sposób mówić o tych działaniach, ale faktycznie próbowałam znaleźć dla Państwa jakieś takie pomoce. Po co jeszcze sięgnąć? To, do czego mogę zaprosić, to do tego, żeby przeczytać, jeżeli ktoś ma, lubi czytać wywiady, takie krótsze formy, do przeczytania już kilka lat temu przeprowadzonego wywiadu z Leną Rogowską w Wysokich Obcasach, Podaj, ja cię złapię. Lena Rogowska to jest animatorka kultury, która w taki właśnie antydyskryminacyjny, równościowy sposób działa, współpracuje z grupami mniejszościowymi. Ten wywiad opowiada głównie o jej pracy w domu poprawczym dla dziewcząt, i opowiada, pokazuje Lena swoją historię, jak to ona zaplanowała i co ona chciała osiągnąć i zrobić, jakimi środkami, a jak zweryfikowały to szybko jej dziewczyny i z czym ostatecznie skończyła swoją pracę. Artykuł w tym duchu, napisany przez Lenę Rogowską i Dawida Sypniewskiego, działających wspólnie w stowarzyszeniu, w jednej z publikacji Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, w książce Nie warto się różnić,
znajdziecie Państwo artykuł Animacja kultury jako działania antydyskryminacyjne i tam obejrzycie praktyki, dobre praktyki, przykłady działań prowadzonych w różnych społecznościach z różnymi grupami, takimi działaniami, które mają za zadanie wesprzeć te grupy zamiast stereotypizować. Jeżeli działacie Państwo albo chcielibyście działać z grupami, różnymi grupami z tego obszaru niepełnosprawności, to bardzo zachęcam z kolei ku refleksji, do obejrzenia takiego wystąpienia na TEDzie Stelli Young. Nie jestem Twoją inspiracją, dziękuję bardzo. Filmik jest do znalezienia w internecie z polskimi napisami. Ta aktywistka, działaczka opowiada o postrzeganiu i oczekiwaniach osób zdrowych wobec osób z niepełnosprawnościami i o swoim takim proteście przeciwko temu. Zachęcam do obejrzenia samemu albo właśnie z młodzieżą, z którą Państwo pracujecie. No i w końcu jeszcze wracając do tej kwestii właśnie globalnego południa, Afryki i tego reprodukowania stereotypów przy działaniach na rzecz tej grupy, czy w edukacji, czy właśnie poprzez teksty, sposób wypowiedzi, obrazy. Zachęcam do obejrzenia filmu z kolei Polskiej Akcji Humanitarnej i sięgnięcia po publikacje towarzyszące temu tematowi, jak mówić i myśleć o większości świata. Tutaj też dałam link do tego filmu i zachęcam. Naprawdę bardzo fajne takie pogłębienie własnej refleksji. Proszę Państwa, starałam się wyrobić w czasie. W tym naszym zamierzonym czasie mamy jeszcze minutkę. Jeżeli są pytania i jakieś teraz na ten moment, to zapraszam. Bardzo chętnie odpowiem. A jeżeli Państwo potrzebujecie skonsumować te treści, które przekazałam, będziecie mieli ochotę i potrzebę skonsultowania czy jakiegoś skontaktowania się ze mną po tym webinarium, to przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, przez organizatorów tego webinarium jak najbardziej proszę zadać pytania, one na pewno trafią do mnie i chętnie z Państwem będę dalej w kontakcie. Pan Paweł pisze, że wykorzystywał ten film na warsztatach. Super. No, też go bardzo lubię. Myślę, że właśnie on może być ku własnej refleksji, ale też do wykorzystywania jak najbardziej na zajęciach. Link do filmów. Mamy je w prezentacji. Prezentacja będzie też Państwu udostępniona. Ja zobaczę, czy ja mogę z tej prezentacji, którą teraz mam, to skopiować. Nie, dobra, ale... Dobra, już w takim razie wrzucam, spróbuję w inny sposób wrzucić linki. Dobrze, będzie pewnie tak wygodniej. Zaraz wrzucę te linki, żebyśmy je mieli. A nie, proszę Państwa, wyzwanie polega na tym, że pracuję przecież nie ze swojego komputera, więc te linki prześlemy mailem po zakończeniu. Bardzo przepraszam, ale faktycznie zapomniałam, że zmieniłam nie na swój komputer. Ale tytuły, jak myśleć i mówić o większości świata, pach, na pewno doprowadzą Państwa do tego filmu. Stella Young Ted też doprowadzi Państwa. O, dziękujemy. Jeden link się już pojawił. Super, Panie Pawle. Proszę Państwa, jeszcze coś tutaj się pojawia. Zapraszamy. Dziękujemy Pani Ewo. Dziękujemy Pani Anno. Dziękujemy Pani Elu, Pani Ewo, Hanno. Dziękuję wszystkim uczestnikom i uczestniczkom tego naszego dzisiejszego spotkania. Nie chcę przedłużać. Jesteśmy 2 minutki po czasie, więc ci wszyscy, którzy czują, że na ten moment wyczerpaliśmy temat i chcieliby zostać z myślami i ze sobą sam na sam, to dziękuję bardzo, a jeżeli ktokolwiek ma jakieś pytania, to oczywiście ja tu jeszcze chwilę jestem i też może napiszę swój mail, bo taka czuję się, że właśnie nie wszystko mogłam dzisiaj ze względu na tą obsówkę.
Więc jeżeli chcecie Państwo się ze mną skontaktować, to bardzo serdecznie zapraszam przez maila. Jak w wolontariacie szkolnym w takim razie zaangażować się w tematykę związaną z niepełnosprawnością, jeśli sama nie jestem w tym ekspertką? O, super pytanie. Proszę Państwa, są fajne stowarzyszenia działające na rzecz niepełnosprawności. To zależy oczywiście, z kim chcemy współpracować, ale na pewno bardzo fajne stowarzyszenie to Stowarzyszenie Integracja, które działa w fajny taki sposób. Mają też dużo publikacji, ale chętnie też wchodzą we współpracę. Jeżeli Państwa interesuje praca z osobami niesłyszącymi, z głuchymi, to oddziały w całej Polsce Polskiego Związku Głuchych, które prowadzą dużo działań i też chętnie wchodzą we współpracę. Ale tak, dokładnie tak jak Pani pisze, jeżeli chcecie się angażować w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i chcecie to robić w sposób niestereotypowy, to taki niepotwierdzający czy nie reprodukujący tych nierówności, to organizacje działające w tym temacie bardzo, bardzo gorąco polecam. Jeżeli nie znajdziecie Państwo organizacji, a będziecie zainteresowani jakimś kontaktem, to też proszę o kontakt ze mną i postaramy się wśród swoich kontaktów znaleźć osoby, które są ekspertami, ekspertkami w tym temacie. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy za udział, za wytrwanie z nami w piątek wieczorem i życzymy i udanych działań, i dużo refleksji, i spokojnego dzisiaj wieczoru, i dobrego weekendu. Dziękujemy.